Garaż. Marzenie tych, którzy co rano zimą drapać muszą szyby swoich zaparkowanych pod blokami samochodów. Co jeśli jednak posiadanie garażu staje się problemem? Niestety tak wygląda to przy ulicy Olszewskiego w centrum Jaworzna. Nie tyle samo posiadanie, co korzystanie ze swoich garaży jest coraz większym problemem dla ich właścicieli. Wszystko przez deszczówkę, która zalewa garaże i teren, na którym stoją. Ta woda się bierze z miasta. Praktycznie przychodzi od strony Biedronki, która jest wyżej położona. Wody spływające stamtąd tu się gromadzą, jak również od ulicy Głównej, która jest też wyżej położona niż garaże. Garaże tu są w takiej nietce niżej położone. Jak mówią właściciele garaży, wszystko zaczęło się w lipcu, kiedy jaworznickie wodociągi prowadziły na ulicy Olszewskiego prace remontowe instalacji kanalizacyjnej. Wówczas odpływ wody z placu przed garażami został odłączony od kanalizacji. Od wtedy właściciele garaży zmuszeni są zabezpieczać swój dobytek m.in. workami z piaskiem. Odciął nas od kanalizacji głównej, sanitarnej, a do tej pory przez 50 lat ta kanalizacja była naniesiona na, nasza kanalizacja odpływowa była naniesiona na mapach i stwierdzono, że MPX stwierdził, że należy to odciąć. Powodu nie podał. No i od tej pory jesteśmy od lipca zalewani przy opadach. Co na to wodociągi? Jak informuje Sławomir Grucel, rzecznik prasowy spółki Wodociągi Jaworzno, sytuacja z ulicy Olszewskiego jest znana pracownikom spółki. Jednak zlikwidowany w lipcu odpływ wody z terenu garaży był nielegalny, a obecnie obowiązujące prawo nie przewiduje możliwości łączenia systemów odprowadzenia deszczówki oraz ścieków sanitarnych. W lipcu tego roku prowadziliśmy działania inwestycyjne polegające na porządkowaniu sieci wody ciągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie właśnie ulicy Olszewskiego garaży. W ramach tych prac wymieniliśmy sieć wodociągową, jak i również przebudowaliśmy i uszczelniliśmy sieć kanalizacji sanitarnej. Podczas tych prac uwidocznione zostały nielegalne podłączenia kanalizacji deszczowej, co też nie zostało zinwentaryzowane i wykazane na naszych mapach. Poza tym takie podłączenia kanalizacji deszczowej, wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej jest niezgodne z przepisami prawa, no i te przyłącza zostały odcięte. Obecnie odprowadzenie wód deszczowych z posesji stoi po stronie właściciela, czy też odpowiednia retencja również należy do właściciela tej nieruchomości. Co dalej? Wszystko wskazuje na to, że właściciele garaży sami będą musieli zadbać o odprowadzenie deszczówki.